kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Po jakimś czasie w końcu przychodzę z powrotem na YouTube. Słuchajcie, nadal jeszcze nie wydobrzałam tak na 100%, ale trzeba w końcu wziąć się w garść. I oto jestem. Ja Wam pisałam, że byłam chora i to tak te wszystkie choroby się zgromadziły, że któryś raz tu już nie czuję się najlepiej. No ale w końcu udało mi się na tyle poczuć dobrze, żeby do Was wrócić tu na YouTube i pokazać Wam nową serię filmów. Także serdecznie Was zapraszam dzisiaj na kolejny odcinek. Odcinek będzie poświęcony, słuchajcie, zapachom, które sobie tak planowałam już Wam pokazać jakiś czas temu, a mianowicie zapachom, które przywodzą takie wspaniałe wspomnienia z mojego życia. To jest taka podróż sensoryczna z zapachami, kiedy mamy w swojej szafie, otaczamy się zapachami, które przynoszą nas takie dojrzałe jakby przeżycia, wspomnienia kojarzące się z pewnymi etapami w naszym życiu, tymi przyjemnymi i tymi gorszymi, bo no takie są te podróże właśnie z zapachami, ale ja oczywiście chciałabym się skupić na tych takich zapachach, które dają takie reminiscencje właśnie mega pozytywne, mega fajne skojarzenia w naszym życiu, z czymś się zawsze kojarzą, z pewnymi osobami, czy miejscami, czy jakimiś właśnie takimi zdarzeniami, które miały miejsce. I ja mam takie, wybrałam tu trzy zapachy, takie top 3 zapachów, nie znacie właśnie z tych top 3, top 4, top 6, które kojarzą mi się z bardzo fajnymi wspomnieniami, które zaraz jak tylko powącham, niekoniecznie muszę się nimi otaczać, że tak powiem, spryskane od stóp do głów, ale dają mi właśnie takie niesamowite aureole, taką wspomnień, która od razu kojarzy mi się z danym miejscem, z daną osobą, z danym zdarzeniem. Ja myślę, że i Wy macie pewnie takie zapachy. Ja pokażę Wam trzy takie kultowe zapachy. Jeden zapach, słuchajcie, niestety prawie mi się kończy. Jest to, kto mnie ogląda, to wie, Baby Doll Yves Saint Laurent. On jest już zapachem discontinue, ale wiem od Was, że gdzieś go jeszcze tam sprzedają i wydaje mi się, że gdzieś jeszcze tam mogę dostać. To jest przeuroczy zapach właśnie taki dziewczyński, bym powiedziała, który został wyprodukowany, znaczy w zasadzie wyszedł na rynek w 2000 roku. Oczywiście jest tu moja ulubiona porzeczka, jest też tu, nawet w sumie nie wiedziałam, ale jest tu właśnie ananas, jest pomarańcz, jest apko, czyli w ogóle taki bukiet, bym powiedziała, dojrzałych owoców, właśnie taki na sezon, jak jest teraz. Jest też heliotrop, który ja uwielbiam, bo ma taką akwatyczną nutę. Jest oczywiście piękna konwalia, gdzieś tam wanilia i buptonka. Oczywiście też jest drzewo sandałowe, ja może mniej tu czuję, ale ten bukiet właśnie takich przeuroczych, owocowych rzeczy, które się tu od razu po otworzeniu korka na myśl gdzieś tam przyplątują, dają właśnie mi takie poczucie owocowego ogrodu, gdzieś tam pięknych wspomnień właśnie lata, takiego lata, kiedy jesteście właśnie gdzieś albo na polanie, albo na łące, nie wiem, w ogrodzie swoich znajomych, no i delektujecie się tymi porzeczkami, czereśniami. Właśnie ja takie mam wspomnienia, kiedy otaczam się tym zapachem. Mam nadzieję, że uda mi się gdzieś, słuchajcie, go dostać jeszcze, bo jest to przecudny zapach. Uważam, że nie jest to zapach taki tuzinkowy, chociaż niektórzy go tak odbierają, być może on się nie sprzedawał dobrze, ale ja pamiętam, że już były takie podejście, ja Wam mówiłam, że on miał być discontinue, był, później wracał w nowej odsłonie, bo ja pamiętam ten zapach w zupełnie innej butelce. Ale to jest taki zapach, jak mówię, który kojarzy mi się od razu z gorącą porą, z piękną łąką, z ogrodem, gdzieś tam z tym koszykiem pełnych owoców, właśnie tych porzeczek, agrestu, jabłek i czego dusza zapragnie. To właśnie to jest taki zapach pełen życia, kojarzy mi się właśnie z
ogrodzianym takim wspomnieniem. A kojarzy mi się też, słuchajcie, wiem, z moją pracą na klasie, tyle lat tam byłam, no i to był pierwszy raz z tym zapachem, kiedy odkryłam właśnie Yves Saint Laurent, Yves Saint Laurent właśnie Baby Doll, ale także In Love Again. Następnym zapachem, do którego tutaj przejdę, jest zapach The Yulong Armaniego z kolekcji Privé. Ten zapach był omawiany w osobnym jakbym odcinku. Chciałam poświęcić mu właśnie odcinek taki specjalny. Jest to zapach bardzo soczysty, bym powiedziała. Te osoby, które lubią zieloną herbatę, mają od razu taką reminiscencję, że idziemy właśnie taki przez ogród herbaciany albo ktoś nas zaprasza na herbatkę właśnie zieloną, bo to jest wszystko, to jest taka reminiscencja i jakby temat główny wokół herbaty, taki herbaciany. Ja uwielbiam zieloną herbatę bez cukru, bez niczego, słuchajcie, żebyście poczuły właśnie tą goryczkę, ale też tą słodycz, tą bergamotkowość, bo tu też jest ta bergamotka. Ale co ważnego, ten zapach kojarzy mi się z pewnym miastem, mianowicie z Włochami, z Mediolanem, kiedy ja tam podróżowałam i pierwszy raz sięgnęłam po zapachy Armaniego Privé, a w zasadzie był to zapach Vetiver Babylon. Jeśli dobrze pamiętam, to jest bardzo... Ten zapach Vetiver Babylonia, on chyba jest nadal, chociaż miał być też discontinue. Widzicie, wszystkie moje wspomnienia kojarzą się z takimi zapachami, które są już niekoniecznie na rynku. Ale ten zapach jest właśnie taki bardzo energetyczny, taki bym powiedziała impresjonistyczny. I bym powiedziała też, że on jest taki, daje Ci taką lotność umysłu, a przy tym taką iskierką do robienia tego, czego się w życiu chce, czyli spełnienia naszych marzeń. Tak mi się właśnie kojarzy ten przepiękny zapach, bo on jest naprawdę bardzo, bardzo taki cucący, rzeźwiący i gdzieś tam jest ta taka nutka, taki pazur właśnie tej świeżości, ale takiej konkretnej takiej świeżości. Przepraszam, tam gdzieś w tle ktoś wysyła do mnie wiadomości. I on mi się właśnie kojarzy z miastem Mediolanem, z pięknym właśnie włoskim miastem, gdzie wszystko tętni, gdzie jest ta moda, jest oczywiście bazylika i wszystkie takie przepiękne rzeczy, które we Włoszech możecie doznać. To właśnie on mi się jakoś tak kojarzy, a z taką nowoczesnością też. Ostatnim zapachem, który tu przyniosłam, słuchajcie, ja za bardzo nie mogę je czuć, te zapachy, chociaż tu Bronze Goddess versus Skin Scent, a mianowicie O Fresh, który jest kultowym zapachem właśnie na każde lato, chciałabym być na tegorocznym, na każde lato, bądźmy tu uściślimy. To jest zapach kultowy, którego główną nutą jest właśnie kokonat, czyli kokos, jest też drzewo sandałowe, jest ciepła wanilia i jest to zapach, słuchajcie, który my nazwamy, osoby, które pracują dla Estee Lauder, jako takim holiday in the bottle, czyli wakacje w butelce. Bo kiedy do niego zajrzycie, kiedy otwieracie ten korek, od razu macie przed oczami aurę właśnie wakacyjną, że jedziecie na wakacje, bądź jesteście oblane tak soczyście olejkiem i macie zamiar być bardzo opalone albo przygotowujecie się do tej kąpieli słonecznej. Właśnie jest to taki zapach kąpieli słonecznych. Ja wiem, że jest dużo zapachów takich, które przypominają takie właśnie ciało myte olejkiem i kiedy przygotowujecie się właśnie do plażowania, ale ten jest takim właśnie pierwszym prototypem, pierwszym takim jakby majstersztykiem, który przypomina Wam właśnie taką osobę z reklamy, czyli jesteście na jachcie, nasmarowane, chcecie gdzieś zanurzyć się właśnie w oceanie, Pacyfiku, w morzu i jesteście przygotowane na kąpiel właśnie i słoneczną, i taką morską. To jest przepiękny zapach, słuchajcie, on sprzedaje się bardzo, bardzo dobrze. Zawsze sięgają go i nastolatki, i panie już w takim moim wieku, i młodsze, starsze, i w ogóle wszystkie osoby, które chcą się właśnie takie nasączone tymi
endorfinami, czuć się właśnie szczęśliwe, no i marzyć o pięknym lecie. Słuchajcie, na dzisiaj to by było wszystko. To są takie trzy moje zapachy, które jakby dają mi ten, uruchamiają tą wyobraźnię i dają mi właśnie potok tych wszystkich obrazów. Mam nadzieję, że i Wy macie takie właśnie też zapachy, które od razu Wam się kojarzą właśnie z czymś takim przyjemnym. Jestem ciekawa, które to zapachy właśnie dają Wam takie wyraźne wspomnienia, bo to są takie bardzo wyraźne wspomnienia z pewnymi okresami właśnie w Waszym życiu, no i które macie na swojej toalece. Słuchajcie, dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek, za cierpliwość, na czekanie w zasadzie tutaj na te odcinki. No i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej, więc wciśnijcie oczywiście ten guziczek, subskrybuj, lajkujcie, komentujcie, szerujcie, żeby kanał rósł w siłę i w filmy. I zapraszam Was do następnej opowieści, następnego odcinka już wkrótce. Pa, pa!